to on wiesz, miałam gościa, nawet by się nie domyśliła. Ja mówię, kto był romański. Tutaj załatwiał, jest wicedyrektorem stadniny koni i coś z końmi załatwiał. Przyszedł, się nie mogli nagadać. Prawie pół dnia przygadałyśmy o wszystkim. To tylko tyle wiemy, ale ja się nie spotkałam. I Józio później może jeszcze dwa razy go odwiedził. Także on przeżył na pewno wojnę i później i był tam na Pomorzu. Bo tam jacyś pracownicy, może Romański był dobrym. Oni tak jakoś z ludźmi naprawdę był. Także oni doceniali mu, ktoś może tam. Dziś go przychował, jeszcze jej przydostał się tam. No w każdym razie do Słupska był, to co ja wiem, trzy razy. Był wtedy raz i później ludziom już jeszcze dwa razy był.